Razem dla Mazowsza. Ile kopciuchów jest na terenie Warszawy? Nie mam pojęcia. Czy jest pani za zlikwidowaniem kopciuchów? To znaczy, powiem panu tak. Oczywiście tak. Natomiast musimy zwrócić uwagę na emerytów. Skąd oni mają wziąć pieniądze na gaz? A gaz jest drogi. Wiem sama po sobie. Uważam, że warto, bo powinniśmy raczej dążyć do tego, żeby w środowisku było jak najmniej, prawda, zanieczyszczeń. Nie jest nic dobrego, no bo to zatruwa to nasze powietrze, prawda? I tak Warszawa jest zatłoczona i zasmoczona, jak to ja mówię. Różni są ludzie, no jeden się posłucha, drugi się nie posłucha. Mają szansę, żeby skorzystać, prawda, z tych dotacji. Uważam, że tak, że może by jakiś skutek był, no coś by tam, trochę to powietrze by się oczyściło, prawda? Czy ktoś z sąsiadów posiada kopciuchy? To znaczy dużo osób ma, dużo osób, bo ja mieszkam poza Warszawą. Nie, wszyscy mieszkamy w blokach z rodziny, nikt nie pali. Naszym gościem jest pan Leszek Drogosz, dyrektor Biura Infrastruktury Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, dziś będziemy mówić o tym, jak poprawić jakość powietrza w Warszawie, na Mazowszu. Jakie działania na rzecz poprawy jakości powietrza podejmuje nasza stolica? A wiemy, że miasto podejmuje szereg inicjatyw na rzecz czystego powietrza. Od czego zaczniemy? Tak, no myślę, że należy chyba zacząć od tego, że coraz krótsze są te okresy na to, ażeby zlikwidować paleniska na paliwa stałe, w szczególności na węgiel i na drewno. W związku z tym konieczność tego, żeby zintensyfikować również aktywność tych, którzy jeszcze chcieliby skorzystać ze środków finansowych, które miasto oferuje, jeśli chodzi o dotacje do wymiany pieców. I to jest także już w tym roku, 2021, ta dotacja jest redukowana o 10%, czyli tych oferowanych środków finansowych, a w roku przyszłym będzie już tylko 70% i to będzie ostatni rok, kiedy w ogóle ten system dotacji do wymiany pieców będzie funkcjonował. Więc to jest bardzo istotne, żeby te osoby, które jeszcze nie skorzystały z tej dotacji, żeby chciały z tego skorzystać, a środki finansowe są naprawdę duże, bo do kotła gazowego miasto dopłaca te 90% jeszcze w tym roku. 10 800 zł, do węzła cieplnego, jeśli ktoś się podłączy do systemu ciepłowniczego, 27 000 zł. Jeśli chodzi o pompy ciepła, to do powietrznej pompy ciepła dopłacamy 27 000 i 36 000 do gruntowej pompy ciepła. Więc tutaj mamy naprawdę bardzo atrakcyjną ofertę dla tych, którzy chcieliby skorzystać z tego. Plus trzeba cały czas podkreślać, że można to łączyć z dodatkowymi instalacjami, na przykład połączyć to z fotowoltaiką i mieć taki kompleks hybrydowy, gdzie można mieć pompę ciepła i fotowoltaikę, która no, daje nam naprawdę bardzo korzystny efekt finansowy i wtedy naprawdę myślę, że jeśli chodzi o koszty eksploatacji takich urządzeń, będziemy płacić mniej niż gdyby ktoś spalał nawet tani węgiel. Mhm. Więc warto szybko przeanalizować swoje możliwości inwestycyjne i tutaj na tą ofertę miasta pozytywnie zareagować, bo po prostu ucieka czas i oczywiście traci na tym środowisko. Tylko w latach 2018-2020, przypomnę, udało się usunąć 1200 z 2000 zatruwających powietrze pieców w lokalach komunalnych. Pod koniec sierpnia bieżącego roku Rada Miasta Warszawy przyznała 3 miliony złotych dotacji dla dzielnicy Włochy za likwidację kopciuchów. Tak, i tutaj z jednej strony oczywiście zrobimy właśnie te wszystkie działania inwestycyjne w obszarze miejskich obiektów zamieszkałych przez naszych mieszkańców. I dając przykład też w ten sposób, żeby chcieli z tego korzystać, zarówno te osoby, które mieszkają w budynkach indywidualnych, jak też również wspólnoty mieszkaniowe, czy spółdzielnie, które mają no jakby swoją wyższą również dotację do wymiany tych urządzeń, więc tutaj jest ta oferta właśnie też dla tych, którzy mieszkają w zasobach wielorodzinnych. Panie dyrektorze, w czym pomoże taka dotacja? Na pewno pozwoli na usunięcie wszystkich przestarzałych pieców w lokalach komunalnych, prawda, do końca przyszłego roku. Tak, tak. W tym roku i w roku 2022 można właśnie nadal jeszcze korzystać z tej dotacji. No i oczywiście tu jest kwestia tego, że
te osoby, które dzisiaj korzystają z pieców o tych najgorszych parametrach ekologicznych, no to one muszą do końca przyszłego roku swoje piece zlikwidować. To po prostu jest obowiązek prawny wynikający z uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego i tutaj no, praktycznie można powiedzieć, ta nasza oferta jest połączona z taką sytuacją, która również będzie związana z tym, że już od roku 2023 no, te osoby po prostu nie będą mogły użytkować swoich pieców. Czas pokonać smoga, wciąż jednak wiele zostaje do zrobienia. Szacuje się, że w Warszawie w zasobach prywatnych nadal działa około 15 tysięcy kopciuchów? Czy tak naprawdę ich liczba nie jest dokładnie znana? To znaczy, w tej chwili to jeszcze są różnego rodzaju rachunki i dzisiaj to jeszcze nie jest dokończony ten proces, można powiedzieć, takiej kompleksowej inwentaryzacji. I dzisiaj poruszamy się mniej więcej w granicach między 9 a 15 tysięcy, jeśli chodzi o te paleniska w zasobach prywatnych. Po zakończeniu inwentaryzacji tą liczbę będziemy mieli precyzyjnie określoną. Natomiast to trzeba powiedzieć, że w tych szacunkowych danych czasami się po prostu liczy, czy to nieruchomości, które są niezamieszkałe, czy też po prostu nawet czasami, które były zabudowane, dzisiaj tam już nie ma żadnego budynku i stąd wychodzą te różnice, bo po prostu przy tym dużym obszarze miasta, przy tych wszystkich metodach obliczeniowych te różnice właśnie wynikają z szacunków. Natomiast końcowa, kompleksowa inwentaryzacja da nam właściwą odpowiedź. Wtedy będziemy dokładnie liczyli każdy zlikwidowany i każdy istniejący piec. Przypomnijmy, że jeszcze w ubiegłym roku pilotażowo program inwentaryzacji w nieruchomościach niepodłączonych do sieci ciepłowniczej i gazowej na terenie Targówka przeprowadziła Krajowa Izba Kominiarzy, no i zebrane wówczas informacje trafiły właśnie do Miejskiego Systemu Inwentaryzacji Źródeł Ciepła. Drodzy Państwo, mówimy o tym, jak poprawić jakość powietrza w Warszawie, jak poprawić jakość powietrza na Mazowszu. To teraz, Panie Dyrektorze, kolejny bardzo ważny temat i ważna kwestia, czyli monitoring jakości powietrza. Tak jest, system monitoringu, taki powiedzmy, może być profesjonalny, państwowy, trzeba wspierać takimi dodatkowymi instrumentami, które miasto w tej chwili buduje wspólnie z gminami otaczającymi Warszawę i ten system takiego, można powiedzieć, wsparcia informacyjnego, który będzie również dostępny w źródłach takich jak internet, będzie pozwalał nam bardziej z takiej bliższej perspektywy zobaczyć to, jak wygląda jakość powietrza w naszym otoczeniu. Takich punktów będzie ponad 160 na obszarze Warszawy i okolic. I to powinno już działać w przyszłym roku i myślę, że to też będzie wspierało, dawało dodatkową informację i pokazywało też te takie realne sytuacje, które dzisiaj poprzez ten model takich dużych, pojedynczych punktów rozsianych na obszarze Warszawy i okolicy, on można powiedzieć, nie daje nam takiego precyzyjnej informacji o tym, w jakim konkretnie miejscu się znajdujemy i jak to miejsce wygląda pod względem jakości powietrza. Myślę, że to też może być jakąś dodatkową jeszcze zachętą ta informacja o tym, że faktycznie niestety, ale na przykład to ten nasz piec domowy no nie jest również dla nas zdrowy, dla nas mieszkańców tego domu, w którym z tego pieca korzystamy. Przypomnijmy, drodzy Państwo, dzięki warszawskiemu systemowi monitoringu jakości powietrza mieszkańcy mogą uzyskać aktualne informacje dotyczące ewentualnych zanieczyszczeń powietrza i związanych z tym zaleceń. I dotychczas system opierał się na danych pozyskanych ze stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, spośród których tylko jedna miała charakter komunikacyjny, czyli mierzyła jakość powietrza przy głównej arterii transportowej. To bardzo ważne. Tak, tak, no bo to jest właściwie cały czas jeszcze zestaw tych dwóch źródeł, tak, które są istotne z punktu widzenia jakości powietrza, że zanieczyszczenia z jednej strony to są te, które są związane z naszym takim funkcjonowaniem związanym z ogrzewaniem i jakimiś innymi czynnościami dotyczącymi wykorzystania paliw. I po drugie, to są te zanieczyszczenia
liniowe, komunikacyjne, które występują wzdłuż głównych arterii. Naszym ekspertem jest pan Leszek Drogosz, dyrektor z Biura Infrastruktury Miasta Stołecznego Warszawy. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego.